postanowienie w sprawie wniosku, który złożył pan prokurator okręgowy w Koszalinie. Sąd rejonowy w Koszalinie postanowił uwzględnić ten wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, wliczając to termin jego zatrzymania. Siłą rzeczy nie będę mógł państwu zrelacjonować w pełni przebiegu niejawnego posiedzenia sądu, które odbyło się w tej sprawie. Powiem jedynie, że wniosek prokuratora okręgowego w Koszalinie opierał się na kilku przesłankach, które zdaniem prokuratury nakazywały stosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i większość z tych przesłanek sąd rejonowy przyjął za istniejące i wymagające zastosowania tego środka. W szczególności zwrócił uwagę na dwie potrzeby. Potrzebę prawidłowego zabezpieczenia toczącego się postępowania, omawiając szeroko grupy dowodów, które już zostały zebrane, wskazując, że nie jest to postępowanie zakończone i ono wymagać będzie jeszcze wielu czynności procesowych. Jako drugą z istotnych przesłanek sąd rejonowy w Koszalinie wskazał również zagrożenie surową karą. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, czy oskarżony składał wyjaśnienia, czy przyznał się do winy, czy coś się zmieniło w stosunku do tego, co mówił wczoraj w prokuraturze? Jako prokurator obecny na tym posiedzeniu niestety nie mogę ujawniać pełnego przebiegu posiedzenia. Tak jak państwo wiedzą, to posiedzenie jest posiedzeniem niejawnym. Powstał z tego protokół, wypowiedzi pana podejrzanego zostały zaprotokowane, ale nie będę w stanie państwu przytoczyć, czego one dotyczyły. Czyli jakieś wypowiedzi były? Były wypowiedzi pana oskarżonego i ja po prostu nie czuję się w możliwościach, aby szczegółowo relacjonować, jakiego typu wypowiedzi pan podejrzany składał. No wiąże mnie tutaj zarządzenie sądu. Sąd wyraźnie stwierdzał, że posiedzenie to ma charakter niejawny. Powiem tylko, że zgłosił się przedstawiciel pewnej organizacji społecznej i również na mocy postanowienia sądu nie został dopuszczony do udziału w tym posiedzeniu, chociaż argumentował, że interes społeczny by tego wymagał. Jednak sąd, wskazując precyzyjnie przepisy prawa procesowego, uznał, że nie może dopuścić przedstawiciela tej organizacji do udziału w czynności, jakie przed chwilą przeprowadzono. Proszę powiedzieć, jaki termin jest na... Proszę państwa, proszę mnie dzwonić z obowiązku odpowiedzi na to pytanie. Rozumiem, że pytają państwo również, jaka może być reakcja pana podejrzanego i jego obrońców. Jest to oczywiście postanowienie nieprawomocne. W terminie 7 dni można wywodzić od zapadłego dziś postanowienia zażalenie. Zażalenie, jeżeli zostanie złożone, będzie rozpatrywane w Sądzie Okręgowym w Koszalinie.